Konrada, niezwykle się cieszę, że Ciebie widzę. Co Cię skłoniło, żeby przyjść na pokaz? Bo Ty nie lubisz tak do ludzi wychodzić. Trochę tak jest. Ja jestem trochę typem introwertyczki, ale jak ostatnio też doszłam do wniosku, przeprowadzając jeden z wywiadów, mam trochę dwie bardzo skrajne osobowości w jednej, że czasami lubię takie imprezy jak te, czerpię z tego taką nutkę ekscytacji, która mnie napędza do działania, szczególnie, że są to, wiesz, wciąż aspekty artystyczne. Spotykasz też mnóstwo ludzi, których bardzo długo nie widziałam. No i mówię, dlaczego nie? A jak introwersja objawia się w życiu codziennym u Ciebie? Bardzo lubię spędzać czas sama ze sobą. Bardzo długo i dużo czasu tego spędzam. Głównie siedząc w pracy przed komputerem, bo mam taki home office. Ja do siebie, do swojego biura nie chodzę. Tam pracują pracownicy. Ja pracuję cały czas głównie z domu, gdzie spędzam czas z mailami, z moim psem. Poza tym, jeśli mam już spotykać się z ludźmi w życiu prywatnym, to nie za często i nie za długo. No i myślę, że to są takie główne aspekty. Też bardzo nie lubię być sama w miejscach publicznych, takich jak galerie handlowe. Nigdy w życiu nie poszłabym sama do restauracji, do kina czy na koncert. No ale z drugiej strony też potrafię być osobą, która przejawia cechy ekstrawertyka. Także taki miks, jak wcześniej wspomniałam. Mnie bardzo zastanawia, jak twój partner odnalazł się w twoim świecie. No bo jesteś trochę zamknięta, lubisz spędzać czas sama ze sobą. Jak on się odnalazł z tym wszystkim? On wspaniale się odnalazł, dlatego, bo bardzo lubię spędzać czas również z nim, co jest logiczne. Natomiast z racji tego, że nie mieszkamy w jednym mieście, to w momentach, kiedy się nie widzimy, to mam tę okazję, aby móc mieć własną przestrzeń. A kiedy mamy już tę przyjemność się widzieć, no to uwielbiam spędzać z nim czas i robimy to 24 na dobę. Wskazałaś plusy odległości, a jakie są minusy? Nie wiem, czy na ten moment dostrzegam jakieś szczególne odległości, bo ja też jestem taką osobą, która w wieku 18-19 lat wyjechała sama do dużego miasta, nie mając tutaj żadnej bliskiej osoby i bardzo szybko nauczyłam się radzić sobie sama ze wszelakimi trudnościami, które podsyłało mi życie. Także odnajduję się też w tej odległości nawet. Myślę, że warto szukać plusów, a nie minusów.